Czołem ludziska! Gramy dalej w Shovel Knighta. Jak możecie zauważyć, mam na sobie inną zbroję. Ponieważ, tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, przeszedłem sobie jeszcze raz Flying Machine, zdobyłem bonusa i teraz wam pokażę, co on robi, znaczy tę specjalną zdolność, której nie miałem wcześniej, mianowicie ten Probeler Dagger. On jest całkiem sprytny. Właśnie, bo pozwala na takie szybkie podróżowanie. O, właśnie takie. Tylko niepotrzebnie wyszedłem jeszcze z tej lokacji. Tak. Więc tak to wygląda. Zmieniłem również gear, w sensie armor, na Mail of Momentum. I teraz tak. On oczywiście tutaj jest, to jest ciężka zbroja. Powinienem nie mieć problemów z knockbackami tak zwanymi, tak? Czyli jak mi jakiś potwór trafi, to nie będę odskakiwał. I dzięki temu, ale dzięki temu również... O, właśnie, mam problem z zatrzymywaniem się troszkę. Ale nadal jestem całkiem, moim zdaniem, mobilny, więc chcę sobie przetestować. Bo kiedy to zrobię, jak nie teraz, nie? Przetestować jeszcze tę zbroję. Także pójdziemy do tej pierwszej dziwnej lokacji Tower of Fate Entrance, czyli wejście do tej wieży przeznaczenia. I zobaczymy, czy ta zbroja była dobrym wyborem. Tak właśnie. Jak nie sprawdzę teraz, to kiedy to sprawdzę? Let's get shoveling. Okej. Czyli teraz tak naprawdę powinno się zrobić ciekawie. Powinienem jeszcze częściej ginąć niż normalnie, tak mi się coś wydaje. O! Okej. Okay. To jest miejsce, gdzie po prostu są wszystkie chyba dotychczasowo spotykane przeze mnie shity. No właśnie, nie mam już tego bonusu za skakanie po ryjach. Czyli taka mieszanka wszystkiego, co do tej pory... Właśnie. Mieszanka tego wszystkiego, co do tej pory napotkałem na swojej drodze. Zabiłem to. Czy to już nie będzie wyskakiwać? To ciekawe. Jeszcze kret. Okej, to była ta książka. Ej, fajnie, bo takie jakby... Aha. O! Już mam problemy, biorąc pod uwagę chodzenie z tą dziwną zbroją. Shit, no tu zginąć to jest mega super łatwo. O, w dupsko. Okej. Spoko, to dla resetu zrobiłem to. A to zrobiłem nie wiem dlaczego. Chyba po to, żeby po prostu sobie tak porobić dziwne rzeczy. Okej. Co teraz? Co teraz? Jak to mnie tutaj... Okej, to chyba mnie dziabnie, więc zrobię tak. To chyba też mnie dziabnie. Tracę te wszystkie bonusy za to, ale... Dobra, zobaczymy, co mi się najbardziej tu przyda. Teraz pytanie, o co tu chodzi? O nie. No to się spiermandoliłem już na dzień dobry. No dobra, powtórka z rozgrywki. Jest ciekawie. Zapomniałem, no. No co mogę zrobić innego? No po prostu zapomniałem, tak. Zdarza się. Straciłem już 3 woreczki. Fuck you. Jak... Dobra. Bo zaraz... Okej. Ten koleś mi zaraz... Jezu, rzeczywiście bardzo ciężko, jak widzicie tutaj o ogarnianie prędkości w tej zbroi. Więc nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale... Gień. Dziad. Dobra, zobaczymy. No może to nie był dobry pomysł, może jednak tamta zbroja była lepsza, ale... Jak mówiłem, jak nie testować teraz, to kiedy? Prawda? Tu by się przydał jednak coś chyba na zdalność. O, właśnie w taki sposób. Zaraz poczekam na to dziadostwo. Ten koleś na górze, jak zdążycie, mnie zaskoczy znowu. Ale leje. To ten. Trochę jak taki deszcz, jak to się mówi, siarczysty. A raczej inaczej chciałem to nazwać chyba. Ło! Dobra, tu wszystko spada. O, w mordę. Okej. Okej, dobra, chodźcie tu. Przydacie mi się. O, żeż ty wry, ależ to jest skomplikowane. Oho. O, no nie. Tu jest wszystko. Tu jest naprawdę wszystko. Nawet jakiś specjalny... Ten gryfon, który na początku był, on nie był wtedy czerwony, teraz jest. Oho. Co to było? Co to jakieś pieprzło? Zaraz tutaj skoczę sobie na ten kolec i będzie zabawnie. Jakiś checkpoint, co? Czy nie? Czy nie chcemy checkpointów? Nie mam pojęcia, tutaj coś kapie na mordę.
O nie! To był błąd. Może tam było... Jasne, że to był błąd. Dobra, może mi się uda wskoczyć tam tym. Tak. O, lolol, lolol, lolol. Dobra. Okej. Okay. Uff. Udało się. Naprawiłem sobie health'a. Natomiast tutaj coś pomylę, nie widzę. O Jezu! Bo Jezu, wszystko od początku będę musiał iść, jak coś zwalę tu. O Boże. Dobra. Spoko, Staszek. Wyluzuj. Wszystko spokojnie. Ja wiem, że masz gównianą zbroję. Akurat do takich akrobacji. Troszkę. Ale dasz radę. O! Dobra, to ratuje dupę jak nic. Dobra! Jest pierwszy checkpoint. Chociaż tyle. O Boże, chciałem powiedzieć, ale mam farta, a teraz się okazało, że mam gówno, a nie farta. No bo zginąłem. Zgniotło mnie! Zgniotło mi pyszczek! Dobra. Ujej! Spadaj. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby go jednak zniszczyć, ale... Ojoj. Jezu, nie chciałem wchodzić tam po spust, chciałem stanąć przed! Masakra. No powiem wam, jak się nie zna, jak sobie przechodziłem jeszcze raz po tym poprzednim po tym poprzednim poziomie, normalnie, spokojnie, chyba za dwa razy ogólnie zginąłem tylko. Więc w ogóle mega super. Jak się zna, poziom jest o wiele... Kurza mać łatwiej. O nie! Nienawidzę. No bez tego to ja nie widzę, żeby można było to przejść, ale... Oś ty w mordę! No nieznajomość... Nieznajomość planszy, to jest właśnie to. O nie! No... Ale się rozbawiłem? O, ja wymyślam coraz to nowsze sposoby na śmierć. No poczekam, nie? Tak, więc nieznajomość planszy szkodzi. Jak się zna planszę, jest o wiele łatwiej. Oho. No nie wiem, czy w moim przypadku w jakikolwiek inny sposób może być łatwiej. Dlaczego ja wziąłem... Nie, jednak żałuję, że wziąłem tę zbroję, naprawdę. Troszkę żałuję, bo ona jest... Właśnie, zauważyłem, czy rzeczywiście te stwory... No okej, okay, rzeczywiście te stwory mają mniejszy knockback. Mam przez to, o nie. To nie był dobry pomysł! Ja tam muszę wskoczyć w dobrym momencie. O Boże. No na pewno zobaczycie znowu kolejny rekord śmierci. Mój. No to sobie trochę... Trochę sobie poginę. Także wiecie, ja lubię sobie ginąć. O nie! Może jakiś sekret? Nie? Żadnego sekretu? Dobra, trudno. Gin. Okej, okay. Jak zabrać to? Jestem w stanie zabrać to wędko? Okej, okay. Dobra, chociaż tyle. Och, może jakąś rybkę jeszcze? O, jakaś rybka tu jeszcze wyskoczy. Okej. Okay. Wezmę sobie to. Teraz tak. Dobra, muszę na to wskoczyć, jak się wyłania. O, czyli w tym momencie. Teraz szybko. O, właśnie to. O nie! Nie! Za szybko. I tak krok po kroku może mi się uda tam dojść. Ale to dosłownie krok po kroku. Także ten. Wszedłem tu z 2400, nie? Wyjdę z minus 500. Dobrze, że jeszcze nie wydałem całej kasy na swoje notki. O! Co zrobiłem? O Jezu. Oczywiście nie pomyślałem. Gin. Gin. Dobra. Spokojnie, Staszek. Spokojnie jak na wojnie. Myśl. Nigdzie się nie spiesz. Sprawdzaj, gdzie są safe spoty. I dasz radę. Okej, teraz spokojnie. Tam znowu coś cię będzie miażdżyło. Nie. Kurza mać. Przynajmniej jestem na zero, nie? Przynajmniej jestem na zero. Już nie.
dam wam dobrą radę. Nigdy się nie spieszcie. Nigdy się nie spieszcie. Okej. Teraz ten posrany moment. Okej, no i muszę zdążyć. No nie ma bata. Jak ja to zrobię, nie mam pojęcia. Okej. Oż ty mordę, i co teraz? Aha. Aha. Okej. Okej. Zrozumiałem. Spoko, to jest to jest dobry moment, tylko trzeba uważać. To jest naprawdę sprytny moment. Tylko nie dać się zmiażdżyć w żadnym przypadku. Okej, tu. Teraz muszę zdążyć przebiec tutaj. O, tu. Music note. Wyjść. Fuck! O kurna, chyba muszę... Ja nie zdążę tam pójść. Ja muszę się cofnąć. Fuck! Jak Staszek stracił całą swoją kasę? Wchodząc do Enchantress Tower! No nie można wchodzić z żadną kasą, bo tu się ginie tyle razy, przynajmniej ja ginę tyle razy, że nie będę już tego nazwijmował, no bez przesady. O, o! Kasa mi teoretycznie nie jest już w ogóle potrzebna, nie? Więc spokojnie, nie nerwowo, poginiemy parę razy. Ale w końcu się czegoś nauczymy, mam nadzieję. Okej. Teraz tutaj. I teraz Speedy Gonzales tutaj? Nie! Fuck! O! Co jak? Jak? Ja się pytam, jak mam tam się dostać? Dobra. Pomyślmy. Ha. Tu mnie zgniecie. Więc jak przejdę sobie tutaj, żeby mnie nie zgniotło... Oj! Noż w mordę! To wszystko przez te zbroje. To wszystko przez te zbroje. Wiecie, co wam powiem? Czy wy wiecie, co ja wam powiem? Ja wam powiem tak. Return to map. Yes, po raz pierwszy to robię. Jak widzicie, zachowuję sobie całą kasę. O, o to tego nie wiedziałem. Proszę bardzo, jak się wróci z powrotem, to zachowuje całą kasę. Ej. Ej, mega. No, o tym nie wiedziałem. Ej, to jest coś... Proszę bardzo, czegoś człowiek dowiaduje. Jak wraca się z powrotem do mapy, to dupa. Dalej ma się tę samą kasę, z którą się wychodziło. Świetnie. Cześć, chciałbym z powrotem moją Dynamo Mail. Dziękuję. Super. Okej. I teraz możemy z powrotem wrócić. Oczywiście nie będę was zanudzał pójściem jeszcze raz tam, tamtą stronę. Także zrobimy bardzo szybki fast forward. Mam nadzieję, że nie stracę całej kasy. Także lecimy! I teraz w normalnej kurna zbroi, a nie jakimś shicie, który mnie spowalni. Dobra, szanowni państwo, dotarłem, jestem szczęśliwy, zadowolony. Oczywiście bez śmierci się nie obyło, kilku. Na przykład tutaj, o dobra, tu dałem radę. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy teraz dojdę. Tam, gdzie byłem wtedy. Mam mało many. Ups! O Boże, o! Okej. To tu mnie tamta zbroja ratowała w tym momencie. No, moment, w którym rzeczywiście tamta zbroja się bardziej przydawała. Bo mniejszy knockback był, kiedy ta głupia Menda atakowała. Ja nie cierpię tych króliczopodobnych gówien. Nie no, muszę. W sumie teraz muszę znaleźć nowy sposób na zabicie tego gówna, żeby mnie nie zrzucił. Może to. Okej. Okej. Teraz pytanie. Dobra, nie no, spokojnie. Odzyskam całą swoją gotówkę. Choćbym miał czekać jeszcze chwilę, ale ją odzyskam. No dawaj! No.
Jakaś rybka tam jeszcze była. Świetnie. Dobra, wezmę sobie to. Jedziemy. Tutaj pięknie. Dobra, tu czekamy spokojnie. Ten kurna dziwny moment. Naprawdę, nie mam na niego pomysłu. To musi być jakieś banalne, żeby tam sobie łatwo przeskoczyć, tylko ja jeszcze tego nie widzę. No tak, trzeba się tu zmieścić, tak? Czyli muszę zmieścić się tu. A, music note, i tak muszę wziąć. Dobra, to pójdę po niego jeszcze raz. Dobra. I teraz tak. Tu i tu. Jak pójść tam? W którym momencie? Tu mnie zmiażdży zaraz. O! Piero w takim, dobra. Co teraz? O, nie! Ja muszę biec tam na pełnym speedzie i zniszczyć ten... O, żeż wryj, dobra. Jezu, człowiek zrobi mały kroczek i od razu śmierć. Masakra. Dobra, spoko. Damy radę. Jeszcze zabierzemy sobie wszystkie moje... Dobra, i teraz tak. Hopsa! Dawaj! Świetnie. O, to się zniszczyło samo. Nie. Okej, ja musiałem to zniszczyć, dobra. I teraz spokojnie. Tylko nic nie zaskoczyło znowu. Okej. Tu poczekam. Jeszcze ten knight. Świetnie. Okej. Okej. Tylko nie dać się mu zrobić w jajo. My tylko przez niego... On tylko nie zginął. O, dobra. Jest pierwszy załatwiony. Teraz drugi. Czy to nas będzie miażdżyć? Nie. W razie czego to nie miażdży. Ty dziadek. A ty! Może użyję też tego, o. No, jakoś tak stanął i nic nie robi. Ha! Świetnie, dobra. Dałem radę. Okej, no teraz proszę jakiś checkpoint. Błagam. Dziękuję. Huh, dobra, jesteśmy dalej. Okej, spadające shity, ale oczywiście jeszcze poczekamy tutaj. Granat. Okej. No zobaczmy. Dobra, spoko. Nie widzę żadnych sekretów tu jeszcze. Dobra, tu poszło całkiem gładko. Co to jest? Jakie szoguny? Jezus Maria. Dobra. Poginęło towarzystwo, ale co to w ogóle było? Jakie kozaki. Jakie ninja shity. Jakieś tu skoku jakiegoś specjalnego, wejścia nigdzie. Dobra, odkryłem w sumie sekret, który mogłem odkryć. O, co to? Taki bar. Okej, okay. Oho! Spoko, widzę to. Dobra. Nieźle. Uuu! Okej. Okay. Nie! Co ja wziąłem? O Boże, wziąłem chalice! O masakra, jak ja to zrobiłem. Dobra. Okej, okay. Trudno. W sumie zregenerowałem sobie życie, okej. Okay. No, ogólnie była to głupota, oczywiście. Ale jak to mówią, głupich nie sieją, sami rosną. Dobra, no świetnie. Teraz mi się jedzenie słabo przyda. O! Okej. Okay. Widzę to. O ty! Dobra, wiem o co chodzi. O, jeszcze oni się tu odnawiają. O, to mędy. Okej. Okay. O, a dzięki temu zabrałem to. Okay, one się tutaj odnawiają, to wszystkie. No, pojaw się. Dobra. Po pierwsze. Primo. Jak tam mawiają niepoprawnie po polsku. Po pierwsze primo i po drugie primo. Już primo to jest już pierwsze. Okej. Pytanie, czy ja tu wrócę jeszcze? Okej, tu jest checkpoint, więc ja sobie po prostu spokojnie tutaj zrobię taki... Boże, manewr. Okej. O, świetnie. Bomba, to lubię. Teraz tak.
przyda się znowu to. Tu naprawdę wszystkie zdolności wykorzystuje ten poziom. I bardzo mi się to podoba tak naprawdę, mimo że oczywiście muszę polamić i zrobić głupoty, ale naprawdę mi się to podoba. To, że czasami znam coś przeklnę, czy się w nerwie, czy ogólnie rzecz biorąc lamię, nie oznacza, że hajtuję gry mocno, ponieważ te wszystkie rozwiązania są naprawdę mocno spoko. Są naprawdę bardzo fajne. Tylko pytanie, czy to już jest walka z jakimś bossem? Może ja się przygotuję do walki z potencjalnym bossem? Wydaje mi się, że też to coś na dole jest i dlatego... O, że coś tutaj jest. Zaraz zobaczymy. Sprawdzę to. Delikatnie. Wiedziałem! Wiedziałem, że coś tu jest. Czułem to! Fajnie brzmi, czy to jest jedyna rzecz, która tutaj jest. Zaraz się przekonamy. Face locket. Tak, jedyna, dobra. Spoko. Okej, okay, no to przydało mi się, przynajmniej podobało mi się, że odkryłem taki sekret, który nie był do końca oczywisty. O-o. To jeszcze nie koniec, nie. To fajnie wygląda, tak trochę mi Braidem zalatuje, bo nie widzę, z kim mam do czynienia w sumie. Ale dobra, spoko. Teraz pokażę Staszek co? Co się nauczył? Pięknie, dobra. Czaszeczka rozwalona. Tak, Staszek tutaj teraz pokazuje, co potrafi. Na początku potrafi dać jak łowi. Pokaże jak łowi. Tarira, tarira. Dobra, to jest music note, świetnie. Dobra. Uhuhu. O, dobra, to jest ten kolejny koleś. Dobra, to chyba są wszystkie fajne. To są wszystkie, nawet ta. O, ten taki latający kutafon z podstawowego tego. Z pierwszego poziomu. Dobra, tego gościa nigdy nie lubiłem. O co tu chodzi? Okej. Okej. Mhm. Czuję jakąś śmierć tu blisko. Jaki jesteś spryciarz? No ty, jak się odbija od moich tych. O! A w ogóle to jestem ledwo żywy. Aha. Och, jak coś mnie nie uleczy, za chwilę będzie po ptakach. O! Okej. Uuu! Świetnie! Dobra, ty koleś tu w ogóle jesteś... Aaa, myślałem, że kurde, ani razu mnie dźwiękniesz. Wow! I tak się skończyły. Tak się skończyły łapki sranie. Dobra, okej. Ale to jest, widzę, niezłe jaja tutaj się dzieją, więc jeszcze raz. Tym razem bardziej skuteczny. Dobra, ten jest podstawowy, to nie, na niego nie będę jakoś się zasadzał. O! O! Dobra. Ten też koleś padł łatwo. Ten jest skubaniec. Ty draniu. O, jak mnie jedzie. Nie cierpię gościa, naprawdę. Tego z kotwicą. Najbardziej irytujący chyba z całej rodziny. Dobra, padł. Mam więcej życia, to tyle. Nie chciałem brać Chalisa, bo Chalisa wolę sobie zostawić na bossa. Jak zobaczycie, tam mi się bardziej przyda. Dobra, padł. Teraz tak. Ciebie załatwię sprytnie. Okej, zrobimy tak jakoś. Ha! Skubaniec. A to drań. A to dranie. Ogólnie rzecz biorąc dranie. No! Celność miliard. Nie, dobra. Bo całą manę zmarnuję. Biorę to. Teraz. Moment. Też spadnę? Nie. Okej. Muszę zabrać jeszcze swoje tutaj, wiecie co? Kurde! O, właśnie tak chciałem was zdziałać. Okej, spoko. To dało radę, tylko znowu ledwo żyję. O, to mogę zniszczyć, świetnie. Ale przynajmniej mam całe złoto. Nie wiem, jak bardzo mnie to ratuje. Przydałoby mi się... O, jest tu życie, dobra. O! Co to... Uuu, jakaś ściema. Dobra, pełen kurczak. Znaczy, pełen kurczak. Teraz pytanie brzmi.
Teraz pytanie brzmi: które z tych rzeczy to jest ściema? Dobra. Okej, okay. Widzę, które z tych rzeczy jest ściema. Na to po prostu nie pada deszcz. Głupi jestem, że nie zauważyłem tego wcześniej. No ale dobra, idę tam. Idę tam jeszcze raz. Dobra, jestem. Teraz muszę jakoś odebrać to. Dobra, mam jedną. Tu widzę, że mogę wskoczyć. Okej, okay. Co to? O nie! Fuck. Dobra. Koniec tego dobrego. Dobra. Nie cierpię gości. Okej, okay. Przynajmniej tu się udało. Ha! Tylko on się odradza przecież, no tak. Okej, dostał w łeb. Dobra. Okej, okay. I teraz wędeczka. Świetnie. Łowi nad nie, czekam na rybkę. Chociaż... zobaczymy, czy ja mogę łowić, żeby zdobywać sobie życie? Tak po prostu? O Boże, ja zawsze mogłem... serio? Zawsze mogłem pójść gdzieś, gdzie mogę łowić i regenerować sobie życie, nie czekając na... jedzenie? Zawsze? W każdym łowisku znajdę jedzenie? Super! Dobrze się dowiaduję o tym przy ostatniej niemalże planszy. Git! Fajnie jest poznawać grę. Przez cały czas. W sensie... no wiecie, o co chodzi. Okej, okay, dobra. Czas na bossa. Szanowni Państwo, czas na bossa, którym jest? No cześć, Black Knight. Dawno się nie widzieliśmy. Ty co, chcesz trzeci raz dostać w mordę? Shovel Knight, stop your meddling and turn back now. This is your last chance. To jest twoja ostatnia szansa. I will reach her, dotrę do niej, czarny rycerzu. Nawet jeśli miałbym przejść przez ciebie. O, siema Enchantress. Black Knight, are you guarding my tower? Have you finally decided to join us? Czy wreszcie zdecydowałeś się do nas dołączyć? Możesz teraz uklęknąć i stwierdzić, że jesteś mi lojalny. Ostatni raz. I answer to no one. For the last time I answer... aha, okej. Okay. Very well, here is a tiny taste of the power you spurned. Okej, okay. Wow. O kurde. Fuck. Black Knight! I warned you to stay away! O kurde, Black Knight chciał być po mojej stronie, ale chyba teraz jest trochę spowerapowany przez laskę. O kurna. O, ho, ho. O stary, jakie masz powery! U! Nie dałeś się zrobić. U! Jesteś teraz latającym szarlatanem! Okej. Okay. Co ja mogę? No to mogę. Okej. Okay. Okej, trzeba się nauczyć, gdzie to spada. Okej. Okay. Co teraz z tym? Chyba nic z tym w sumie. On to może coś z tym robić, chyba tak mi się coś wydaje. Ah, myślałem, że go trafię. A, to jeszcze mnie rani, skubaństwo. O-o! O-o! Okej. Okay. Dobra, panie Black Knight. Sprytny pan jest? Ojoj. Okej. Okay. I na środek. Fuck. No nie za bardzo mi się to udało, ale... dobra! O, ostatniej chwili! Dobra. Black Knightie! Dostaniesz w łeb! Najpierw niech ja się ogarnę, co się teraz dzieje. Ha! Ale dostał. Dobra. Dobra. Dobra, jest! Dobra, Black Knight padł. No, to była dobra walka. To była dobra walka. Przyznaję. Sorry, Black Knight. To będzie jakiś jeszcze dialog końcowy. This has gone far enough. Whatever you've been trying to do, you can't reach her. Nie możesz do niej dotrzeć. Ah, you may be right. She may already be lost. But I can't let go of hope by now. Surely you see who I'm trying to save? I do. Do you know a way to bring her back? Okej, okay, czyli Black Knight też chyba próbuje, wydaje mi się. No, tę laskę, którą też próbujemy, kurczę, Shield Knight próbujemy uratować. On chyba też to chce zrobić. I haven't tried anything beyond words. Her magic is so powerful. I didn't have
The Courage, ok, teraz mówię o Enchantress. Chyba też się lekko gubię, czy mówimy o Enchantress, czy mówimy o Shield Knightie. Go, just don't hurt her, or you will have to answer me, ok. Jednak on mówi o Enchantress, czyli o tej czarodziejce. On chce do niej dotrzeć, a nie do Shield Knighta. Bo do Shield Knighta to ja chcę dotrzeć i chcę ją uratować. Jako szpadel oczywiście. O kurde. Teraz pytanie, czy to jest kontynuacja? Czy ja będę mógł jeszcze wrócić do wioski? Black Knight? Walczyłeś mężnie. Tak. Teraz jeszcze jest Tower of Fate, Ascent. No dobrze, ale mamy teraz kupę kasy. Nie za bardzo mam teraz co z tą kasą robić tak naprawdę, więc... Zacznę oczywiście standardowo od regeneracji trupl... Znaczy w sensie chalisów. Standardowo jak zawsze... Chciałbym... Dwa razy poproszę czerwony. Najbardziej efektywny moim zdaniem jest. Dobra. I ten, no! I chyba... Kasę to ja wydam na ostatnią zbroję, ale tylko po to, żeby sprawdzić, czy jakiś achievement może to dostanę. Ja wiadomo, że poluję sobie na achievement tutaj, bo czemu nie? Teraz mogę każdy typ zbroi wykupić. Conjurer's Code. Okej, mniej protection. For a higher magic limit and harvest magic from defeated foes. Okej, czyli więcej magii. Z przeciwników i większy limit. Spoko. Okej. No proszę, no i właśnie mam achievement. Tak myślałem. Wykupiłem wszystkie... Wow, 150 magii. Ale pewnie będę po prostu obrywał mocniej, bo to chyba na tym to polega. Ale chyba nie. Nie chcę być super magiem, ja chcę wrócić do Dynamo Mail. Bo ten jest najlepsza zbroja moim zdaniem. Dobra. Okej. To co? To czas... Teraz tak, czy ja jeszcze w ogóle mam na co kasę wydawać? Coś mi się wydaje, że już nie. Wszystko, co możliwe było, wykupiłem. Mam jeszcze music note, za które kasa jest, ale nie chcę tego na razie. Ja wolę mieć to tak jak trochę jak bank, nie? Że trzyma się kasa w tych music notach. A music note'ów mam... Muszę gdzieś wejść, żeby sprawdzić ile. Music note'ów mam... Jir. 5 do zwrócenia, czyli 2500 jeszcze tutaj. Magic capacity mam na maksa. Health capacity nie mam na maksa chyba. Czy chyba, że 6 i 7 to są ostatnie. Najbardziej zaawansowane, kurczę, te możliwości. Wszystkie mam odblokowane bajerki. Także wydaje mi się... Oj, nie chcę na to wskakiwać w sumie. Wydaje mi się, że cóż, że teraz pozostał... Nic nie wyskoczyło, żadnego randomowego. Został tylko ten... Tutaj, Tower of Fate. Wspinanie się na Tower of Fate. Okej, to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile jeszcze mi to odcinków zajmie, ale wydaje mi się, że na ten odcinek wystarczy. Failowania i ginięcia. Także jeden etap na jeden odcinek, będę się trzymał tego, także jeśli wam się podobało, oczywiście zostawcie lajka, jeśli macie jakieś pytania bądź komentarze, to oczywiście w komentarzu, no, jest jakaś tu logika, nie? Także oczywiście sprawdzajcie Face'a, subskrybujcie, te wszystkie inne wspaniałości, które do tej pory robiliście, ja się z wami widzę w kolejnym odcinku Shovel Knight'a. Także na chwilę obecną to wszystko ode mnie, wielka piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym epizodzie, być może finalnym, a być może nie, z Shovel Knighta. Pozdro, siema, buźka, pa!